Dzień dobry Państwu. SWT TV zaprasza Państwa na nasz pierwszy reportaż plenerowy. Reportaż nakręcony w warunkach całkowicie amatorskich, sprzętem amatorskim i pełen pewnie wad, bo tak krawiec kraje, na ile mu materii staje, a my tej materii prawie nie mamy. Jakbyście Państwo więcej zobaczyli, jeśli mój brzydki i gadający łeb, to wtedy byście Państwo zobaczyli, co myśmy jeszcze sprzedali, żeby móc ten reportaż nakręcić. Zapraszam Państwa na Tunel do Morskiego Oka. Widzicie Państwo za mną obraz z góry, obraz lotniczy terenów ambasady rosyjskiej w Warszawie. Ambasada została zbudowana w 1953-54 roku. Rosjanie ukształtowali swój teren. W roku 1993-94, kiedy pracowałem w kontrwywiadzie, dochodziły do nas informacje o tym, że z ambasady prowadzi jakiś tajny tunel ewakuacyjny gdzieś do Morskiego Oka. Było to swoistą legendą, tak żeśmy to na początku traktowali, ale informacje były już z kilku źródeł i trzeba było to sprawdzić. Niestety nie udało nam się nic wtedy znaleźć. Czy jest taki tunel, czy nie, tego nie wiemy. Niech będzie to teoria spiskowa, legenda miejska, jak tylko Państwo chcecie. Popatrzcie teraz, jak to wygląda obecnie w Morskim Oku i zobaczycie, być może sami poszukacie owego tunelu. Stoję na wzgórzu, to jest sztuczne wzgórze, w Parku Morskie Oko. Z tyłu za mną jest ulica spacerowa i w perspektywie widok na ambasadę rosyjską, kiedyś oczywiście sowiecką, jedną z największych ambasad na świecie i całkowicie w dyspozycji Związku Radzieckiego, a teraz Rosji. Ambasada została zbudowana w 1953-54 roku. Jak piszą na swojej stronie, na terenach zniszczonych Rosjanie ukształtowali ten teren, ukształtowali te wzgórza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w latach, na początku lat 90. w kontrwywiadzie doszły do nas informacje operacyjne, iż z ambasady rosyjskiej prowadzi jakiś tunel pod ziemią, tunel ewakuacyjny, gdzieś właśnie tu, do Parku Morskie Oko. Jeżeli Państwo rozejrzycie się dookoła, jest tutaj wiele możliwości zakamuflowania takiego tunelu. Szukaliśmy. Oczywiście informacje nie potwierdziły się, chociaż po naszych poszukiwaniach pojawiło się troszeczkę tutaj różnych remontów, budów itd., itd. Niestety nic nie znaleźliśmy. Czy to jest prawda, czy nie? Tego oczywiście nie wiem. Wiem natomiast, że tego typu tunele istnieją rzeczywiście na świecie. O pewnych rzeczach nie będę mówił, natomiast historycznie taki tunel był z ambasady polskiej w Londynie do będącego naprzeciwko Stowarzyszenia Architektów w Wielkiej Brytanii. Z fosy w ambasadzie pomiędzy Weymouth Street a Portland Place widać wyraźnie było wyjście, są drzwi zasypane całkowicie. W czasie wojny, tak jak mówili mi byli pracownicy ambasady jeszcze Rzeczpospolitej Polskiej w latach 30. czy w czasie II wojny światowej, był tam wykopany pod Portland Place tunel ewakuacyjny w razie bombardowań Londynu. Ten tunel został po wojnie zasypany.
Tutaj weźmy pod uwagę, że mówię o latach 50., kiedy nikt praktycznie nie kontrolował, co robią tutaj Rosjanie. W zniszczonym mieście, odbudowywanym zresztą, bardzo łatwo było przeprowadzić taką inwestycję. Zadzwoniliśmy też do Urzędu Miasta. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy istnieją w Warszawie jakieś plany infrastruktury podziemnej, nie takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie do wody, gazu, elektryczności, kanalizacji. Proszę posłuchać tej rozmowy. Dzień dobry, Ewelina Żywicka. Dzwonię z niezależnej telewizji internetowej SWT-TV i chciałam zapytać, czy istnieją jakieś plany podziemnej infrastruktury w danym miejscu w Warszawie? Chodzi mi... Wie pani, to przerywa i nie rozumiem w ogóle, o co pani pyta. Czy teraz lepiej słychać? Tak, bo w ogóle nic nie zrozumiałam z tego, o czym pani mówiła wcześniej. To przepraszam, może zasięg stracił. Nic nie szkodzi. Chciałam zapytać, czy istnieją jakieś plany podziemnej infrastruktury w danym miejscu Warszawy? Chodzi mi głównie o centrum belwederskie. Na mapie zasadniczej jest całe uzbrojenie terenu, tak? W każdej dzielnicy, całej Warszawy. Tak. Jednak nie chodzi mi o infrastrukturę typu gaz czy kanalizacja, tylko o tunele podziemne. Chodzi pani o metro? Nie. Powiem tak, nie znam odpowiedzi na pani pytanie. Spiszemy pani telefon i oddzwonię do pani, jak się dowiem, ponieważ nie mogę pani udzielić żadnej odpowiedzi. Albo, dobra, to dam pani może telefon do naczelnika wydziału, dobrze? To super, myślę, byłabym wdzięczna. Dobrze, to proszę zanotować. Tak. Z tym, że proszę próbować kilka razy, ponieważ pan naczelnik bardzo często przemieszcza się, chodząc do pokoju pracowników, bo są tak porozrzucani troszkę. Mhm. Tak, ale być może jak zobaczy, że pani dzwoniła, to pewnie będzie odzwaniał, miejmy nadzieję. Ale proszę kontaktować się z panem naczelnikiem. Rozumiem. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. Chyba chodzi właśnie po pokojach. Przepraszamy, wybrany numer. Nie ma niestety i również nie znaleźliśmy żadnych planów tego, co jest w Warszawie pod ziemią. Jakichś właśnie tuneli. Oczywiście ja nie mówię o różnego rodzaju urządzeniach kanalizacyjnych, infrastrukturze normalnej miasta, wodno-kanalizacyjnej, czy gazowej, czy elektrycznej. Mówię o czymś, co nazywa się tunelami ewakuacyjnymi dla ludzi. Krążą różne plotki, różne legendy, ale nikt nigdy tego nie sprawdził i Urząd Miasta nawet nie wie, czy coś takiego jest, czy coś takiego nie ma. Nikt tego nie badał. Jeśli Państwo zobaczycie ten teren cały, to widać wyraźnie, że dla ambasady rosyjskiej ewakuacja tutaj byłaby bardzo korzystna, dlatego że czy w razie jakichkolwiek działań wojennych, czy zagrożeń, po prostu zmienia się dość gwałtownie położenie i w tym momencie jest się oddalonym od ewentualnego strzału. To z punktu widzenia strategicznego tak to się powinno zrobić. Zająłem się tą sprawą po prostu tak dla porządku. Warto, żeby jakieś służby jednak sprawdziły. Warto tu przeprowadzić jakieś badania. Być może to jest plotka. Być może to nie jest plotka. Nie wiem. Jeśli coś takiego jest, warto by się Rosjan zapytać. Myślę, że się zapytam ambasady rosyjskiej, czy o czymś takim wiedzą. Zadzwoniliśmy do ambasady rosyjskiej, bezczelnie pytając się, czy rzeczywiście mają tunel ze swojej ambasady gdzieś na zewnątrz, gdzieś na drugą stronę ulicy. Rezultaty będziecie mogli Państwo usłyszeć. Dzień dobry, Ewelina Żywicka, SWT-TV. Dzwonię z niezależnej telewizji internetowej i chciałam zapytać, czy ambasada posiada tunel ewakuacyjny prowadzący do Parku Morskie Oko? Proszę poczekać.
Dzień dobry, Ewelina Żywicka, SWT TV. Dzwonię z niezależnej telewizji internetowej. I chciałam zapytać, czy ambasada posiada tunel ewakuacyjny prowadzący do parku Morskie Oko? Proszę Pani, czy nie słyszałam? Pani chciała zapytać o co? Czy istnieje tunel ewakuacyjny prowadzący z ambasady do parku Morskie Oko? Proszę Pani, nie posiadam takiej informacji, ale w każdym razie nie mogłabym jej udzielić. A dlaczego? No dlatego, że po prostu ja o tym po pierwsze nie wiem, po drugie to nie jest informacja dla nagłoszenia. Także jeśli Pani chce jakichś dokładnych informacji na ten temat, to może Pani usłyszeć do nas maila. Rozumiem. Dobrze, w takim razie. Na pocztę elektroniczną. Dobrze, będę kontaktowała się mailowo. Dobra, czy podać Pani adres mailowy? Poproszę. Aha, proszę bardzo. R jak Ryszard. Tak. U jak Urszula. Tak. S jak... Sylwester. S jak S, tak. E jak Elżbieta. M jak Marla. B jak Beata. P jak Polska. O jak Ola. L jak Lalka. Malpa. Mid, M jak Maciej, I jak Irena, D jak Dariusz, kropka, ru, Ryszard Urszuła. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jak Państwo słyszeli, pracownicy ambasady rosyjskiej są świetnie wyszkoleni. Nie byli zdziwieni, nie zaprzeczyli, nie potwierdzili, zasłonili się tajnością. Jak w każdej służbie. Czyżby legenda miejska miała coś w sobie z rzeczywistości? To może być nawet coś takiego. Wygląda jak zwykły kanał burzowy, gazowy, jakikolwiek, nie wiemy. Może, ale nie musi. Za chwileczkę zobaczymy, co jest w środku. Patrzymy, co tu jest, ponieważ z góry wynik wygląda na to, że to jest zasypane. No cóż, nic nie wyjaśniliśmy, a postawiliśmy prawdopodobnie ogromny znak zapytania. Nasi wrogowie natychmiast powiedzą, że tworzymy kolejne teorie spiskowe. Czy one jednak są spiskowe? Tego nikt nie wie. Proszę Państwa, na świecie ambasady różnych krajów, tych największych, mają takie właśnie tunele ewakuacyjne. Ja wiem również, że w ambasadzie polskiej w Moskwie, połączonej z blokiem mieszkalnym, też prowadzi tunel. Niestety ten tunel otwierany jest tylko z jednej strony, to znaczy od strony rosyjskiej, i jest to nieczynny tunel metra. Jeśli Państwo chcecie znaleźć taki tunel w Warszawie, proszę szukajcie, zawsze to się przyda. Dziękuję bardzo.